I taki tip, który się też pojawiał w tym, kiedy ja was zapytałam, jak wy sobie radzicie, i którym też ja się z wami tutaj chciałam podzielić, jest stworzenie jednej bazy. Więc tak jak wam mówiłam, najlepiej jest wybierać proste potrawy, takie, które możemy zjeść i my, i reszta rodziny. Tutaj myślę sobie konkretnie o obiedzie, tak? Czyli takim najprostszym połączeniem jest to, że my sobie zrobimy mięso albo rybę, albo powiedzmy, nie wiem, jajko sadzone z surówką, tak? Z sałatką, z gotowanymi warzywami, z warzywami, nie wiem, na patelnię, które gdzieś tam sobie wyciągniemy z zamrażarki. Tego typu połączenia. Więc tak jak zobaczcie tutaj na obrazku, mamy akurat to jest chyba łosoś i mamy jakiegoś tam brokuła z fasolką szparagową, jakieś tam jeszcze są cząstki pomarańczy czy nie wiem, jabłko. No generalnie takie połączenie, słuchajcie, że na naszym talerzu rzeczywiście by się pojawił ten łosoś i ten brokuł z sałatą, fasolką, super, natomiast reszta rodziny może spokojnie dostać dodatek skrobiowy tak zwany, czyli coś wysokowęglowodanowego. Czyli chociażby makaron, czyli ryż, kaszę, czy chociażby te ziemniaki. U nas znowu powinniśmy sobie z kolei dodać porcję tłuszczu. I tą porcją tłuszczu to też raczej, jeżeli idziemy w tym kierunku, bo ja też jestem zwolennikiem tego, żeby iść bardziej właśnie w stronę diety śródziemnomorskiej w wydaniu ketogenicznym, czyli bardziej bazować właśnie na tych tłuszczach wielonienasyconych, czyli moja ukochana oliwa z oliwek. Ja bardzo ją promuję, dlatego że mówię, jeżeli my sobie chcemy kupić jeden uniwersalny tłuszcz, który będziemy używać do wszystkiego, no to ta oliwa to jest po prostu cudowny wynalazek, ale to nie musi być tylko też oliwa. Słuchajcie, to może być dodatek właśnie w postaci oliwy, którą sobie polejemy chociażby tą sałatkę. W większej ilości to może być pesto. Pesto zrobione samodzielnie w domu, czy kupione w słoiku pesto zielone z bazylii, chociażby takie najpopularniejsze, czy czerwone z pomidorów. Możemy sobie sami ukręcić pesto, dodając oliwę, jakieś tam orzechy, czosnek, parmezan i zrobić pesto naprawdę z liści wszelkiej maści, poczynając od liści rzodkiewki, przez pietruszkę, bazylię, szpinak, jarmuż itd. Przy okazji podbijając sobie poziom żelaza, więc w ogóle super, uzupełniając też dawkę witaminy C, więc takie pesto jak najbardziej się sprawdza, ale możemy też pójść w innym kierunku. Możemy sobie kupić majonez. No w idealnym świecie byłoby, gdyby majonez był znowu na bazie oliwy z oliwek, ale rzadko taki, kiedy można spotkać. Z kupnych sklepowych majonezów szeroko dostępnych, ja najbardziej polecam wam majonez kielecki, dlatego że majonez kielecki ma najlepszy skład. Tego jednego, czego się czepiam, to oleju rzepakowego, który tam jest, bo jestem absolutną antyfanką oleju rzepakowego, przede wszystkim przez to, że on jest bardzo, ma dużą zawartość glifosatu, więc absolutnie nie. Gdyby w tym kielecki była oliwa z oliwek, to w ogóle byłaby magia. No ale słuchajcie, jeżeli chcecie kupować kielecki, jak nie, no to wiadomo, robimy sami tam z żółtek jaj, musztardy i oliwy, czy tam oleju MCT. To też fajnie wychodzi. Na słodko bardziej masło orzechowe. Super dodatek tłuszczowy. I to masło orzechowe niekoniecznie musi być takim typowym właśnie z orzeszków ziemnych, tylko to może być masło orzechowe na bazie właśnie migdałów, na bazie, nie wiem, pekanów, orzechów włoskich, słonecznika, pestek dyni. Możemy sobie sami je zmiksować w domu, jak nam się chce, jak mamy do tego warunki, więc jak najbardziej, słuchajcie. I co? No i tak naprawdę tyle. To jest najprostsza rzecz. Najprostsza rzecz absolutnie. Niektórzy też pisali o tym, że tworzą dania jednogarnkowe, czyli wszelkiego rodzaju, na przykład gulasze. Fajna też opcja, słuchajcie, bo znowu my możemy sobie nawet do takiego gulasza, jak zrobimy, dorzucić jakiś dodatek tłuszczowy w postaci chociażby śmietany, tak? A rodzinie dodać do tego, nie wiem, porcję ryżu, kaszę, jeżeli tak robicie, czy chociażby, nie wiem, chleba, jeżeli chcecie, żeby było prościej. I naprawdę tych garów nie musimy dużo więcej.